Hej! Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Para Kulinarni. Dzisiaj trochę odchodzimy od przepisów wigilijnych i świątecznych, ale zrobimy sos barbecue, który posłuży nam również do przygotowania dania z następnego odcinka. Tak, a ten sos możecie sobie wykorzystywać przez cały rok, szczególnie w okresie grillowym. Sprawdzi się idealnie do mięsa. Ogólnie sos barbecue możecie kupić zawsze w sklepie, ale powiem wam, że taki zrobiony własnoręcznie jest dużo, dużo lepszy, bogatszy w smaki, aromaty, więc... Przygotujcie się na składniki, bo będzie się składał bodajże z 17. Chyba z 17 albo 18 elementów, ale na pewno znajdziecie je w sklepach. Zapraszam. Do przygotowania przepysznego sosu barbecue będziemy potrzebować dwóch cebul, jednego słoiczka koncentratu pomidorowego, to jest 200 ml. Tu mamy dwie łyżki sosu Worcestershire, jedną łyżkę tabasco albo sriracha, dwa kieliszki drogiej 18-letniej whisky. Można dodać obojętnie jaką whisky, jeżeli nie macie whisky, no to nawet możecie się pokusić o kieliszek wódki. Łyżka oliwy. 4 łyżki brązowego cukru, sok z połowy pomarańczy, my akurat mieliśmy taką mało soczystą, ale możecie dać go troszeczkę więcej. 1 łyżka musztardy sarebskiej, 3 łyżki octu winnego albo jabłkowego i 2 czubate łyżki miodu. A także z przypraw standardowo sól, 1 łyżeczka pieprzu, 2 łyżeczki ostrej papryczki chili oraz 2 łyżeczki słodkiej papryki wędzonej, a także 4 ząbki czosnku. Może nam się również przydać odrobina wody. Przechodzimy do robienia sosu. Do rondelka wlewamy oliwę i po chwili dodajemy cebulę. Przesmażamy ją, aż się zarumieni. Kiedy cebulka się już trochę przyrumieniła, dodajemy przyciśnięty przez praskę czosnek. Cebulę z czosnkiem przesmażamy około 2 minuty, po czym dodajemy koncentrat, ocet winny oraz kieliszek wody. Wszystko dokładnie mieszamy. Teraz dodajemy kolejne składniki. Sos Worcestershire, w naszym przypadku sriracha, musztarda, sok z pomarańczy, miód, leć, brązowy cukier oraz przyprawy z talerzyka, a także koniecznie sól. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy, po czym zmniejszamy temperaturę na minimum, przykrywamy i zostawiamy na pół godzinki, od czasu do czasu mieszając. No i po jakichś 15 minutach dodajemy 2 kieliszki whisky. Wy możecie ten element pominąć. Jednak myślę, że do mięsa whisky jak najbardziej się będzie nadawała. Nasz sos pięknie zgęstniał i teraz możemy go przełożyć do słoiczków. Dobra, ja uważam, że trochę szalonym pomysłem jest testowanie samego sosu, ale no cóż, musimy to zrobić. Pachnie... wędzonką trochę, dzięki paprycie. Wędzonką i whisky pachnie. Ja myślę, że te whisky dość mocno podbija smak i warto ją dodać. Tylko pamiętajcie, żeby też pod koniec gotowania odkryć pokrywkę na bardzo minimalnym ogniu, żeby ten nadmiar alkoholu wam odparował. Nie urżnąć. Dobra, testujemy w takim razie. My nie blendowaliśmy, jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że my nie blendowaliśmy, mamy tutaj, jak widzicie, trochę siarnie to wygląda. Mamy tutaj taką konsystencję, mamy jakby cebulkę w kawałkach, ale możecie też sobie zblendować ten sos, jeżeli wolicie taki gładziutki. Jest dość ostry, bo tutaj no, on nam posłuży również do następnego przepisu, o tym co mówiłem. O. Więc ta ostrość musi być, jednak jeżeli chcecie go używać tylko takiego na co dzień, to możecie zredukować ilość papryczki chili. My tutaj celowo dodaliśmy więcej tej ostrości, żeby żeberka były takie właśnie pikantne. Znaczy mi pasuje taka ostrość sosu. Ja już się przyzwyczaiłam, bo próbowałam go wcześniej, nie ukrywam. I na początku poczułam mega pieczenie, a teraz czuję po pierwsze słodkość, po drugie właśnie tą nutę wędzenia. Jest troszeczkę słony. Właśnie jest bardzo zbalansowany on, tak. Słodycz tego sosu równoważy się z jego ostrością, więc moim zdaniem jest super kompozycja tych składników. Bardzo fajnie też tą whisky lekko czuć, więc warto ją dodać, chociaż odrobinę, no. No, no i co? No i czekajcie na kolejny przepis, w którym pokażemy wam, jak fajnie wykorzystać ten sos. Także zapraszamy was do oglądania, subskrybowania kanału oczywiście, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No właśnie, zróbcie nam prezent na święta i dobijcie do 25 tysięcy subskrybentów. Tak. Ale by było. Dobra, im więcej was, tym bardziej nam się chce. Dokładnie. Także dziękujemy wam, że jesteście z nami. Trzymajcie się, pa. Szczególnie w okresie grillowym. Może być i łyżka. No gdzie łyżką po patelni? Czekaj, to nie jest patelnia. No
po garnku. Można. No, począłam sypać. Brązowy cukier. Jak babka z piasku.